Cześć, nazywam się Marcin Kaźmierczak, chodzę do Centrum Kształcenia Naukę na Profil Technik Hotelarstwa. Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być rezydentami, pracować w administracji zajmującej się problematyką turystyki, hotelarstwa, jak i również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. pensjonat lub ośrodek agroturystyczny. Poinformował, gdzie można pracować, po naszej szkole, po naszym zawodzie. Tutaj jest nasza pracownia hotelarska, po prawej jest nasza wspaniała recepcja, po lewej jest nasz pokój hotelowy. Przed nami pierwszy egzamin zawodowy, który odbędzie się w czerwcu, o podstawie programowej HGT.06, który obejmuje działy rezerwacje usług hotelarskich i obsługę gości przyjeżdżających i wyjeżdżających. Uczymy się tam wyposażenia recepcji hotelowej, dobierania oferty hotelowej, promocji usług hotelarskich, przestrzegania zasad rezerwacji, rezerwacji usług, sporządzania dokumentacji i przygotowywania danych. Uczymy się również procedur związanych z obsługą gości, oczekiwań gości, sporządzania dokumentacji, udzielania informacji turystycznej, oferowania usług dodatkowych, rozróżniania form płatności oraz zasad rozliczania kosztów. Polina powiedziała, co nas czeka w czerwcu w drugiej klasie, a na koniec czwartej klasy czeka nas drugi egzamin. Podstawa programowa HGT.03, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, obejmuje działy takie jak utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowywanie i podawanie śniadań oraz organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Jednak nauka o tym dopiero przed nami. Słuchajcie, chciałabym z Wami taki eksperyment przeprowadzić. Tego będziemy się dopiero uczyć, ale chciałam Wam dać taką dowolność, żebyście udekorowali stoły, przystroili stoły do śniadania, do deseru i do obiadu. Jakie macie pomysły? Udostępniam Wam w tej chwili tutaj obrusy. Oczywiście na zapleczu, wiecie, że mamy tam zaplecze i tam jest cała gastronomia, więc ja bym chciała zobaczyć, jak Wy to widzicie, jeśli chodzi o obiad, czy potrzebne będą kieliszki, czy jakieś szklanki, jakie talerze, jeśli chodzi o deser. A tutaj, jeśli chodzi o kolację, tutaj obiad, tak? Dzień dobry, witamy Panią serdecznie w naszym hotelu. Czy ma Pani dokonaną rezerwację? Tak, dobrze, a na jakie nazwisko? Borowia. Bardzo. Czy mogę poprosić Pani na umowę? Tak, jasne. Wszystko się zgadza, sama wie Pani. Ja się dekoruję, jak Pani może, jestem w stanie Pani zaoferować usługi dodatkowe, jakie są w naszym hotelu. Jest to m.in. różnego rodzaju masaże i jazda konna. Chciałam prosić o jazdę konną, bo jeszcze nie jeździłam. Dobrze, w jakim terminie by Panią mówić? Obojętnie jakim. Zapiszę Panią na jutro na godzinę 15. Dobrze. Dobrze. Będzie Pani korzystała z czegoś jeszcze? Nie, tylko z jazdy konną. Tu jest Pani karta pobytu oraz klucz do pokoju. Panie pokoju, to Pani... Numer Pani pokoju to jest 115, pokój się znajduje na pierwszym piętrze. Schody do niego znajdują się na prawo od recepcji. Obok schodów jest winda. I czy Pani by potrzebowała pomocy z bagażem? Nie, dziękuję sama sobie. Dobrze, to w takim razie życzymy miłego pobytu i w razie pytań może się Pani do nas kierować. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.